Dla jakości przechowywanych warzyw i owoców ważne jest bardzo wiele elementów. Oczywiście warunki, kiedy owoce wzrastają, jak są zbierane. I na końcu bardzo ważny element, przechowywanie pomiędzy okresem od zbioru do sprzedaży, do wypuszczenia produktu na rynek. Z jakim owocem mamy do czynienia, wpływa bardzo wiele elementów. Od zbioru tego owocu, od jego wzrastania, aż po końcowy element, czyli przechowywanie pomiędzy zbiorem a wypuszczeniem go na rynek. Jeśli myślimy przechowywanie, to oczywiście mamy na myśli chłodnictwo, komory chłodnicze. Trudno dziś wyobrazić sobie dobry owoc bez profesjonalnie wyposażonej komory chłodniczej. Za mną widzicie Państwo chłodnicę powietrza w wersji nadmuchowej, czyli pchającej powietrze na komorę chłodniczą. Jest to seria Arctigo, nasz najnowszy produkt. Ta chłodnica została przygotowana specjalnie z myślą o producentach warzyw i owoców i o przechowywaniu tych produktów. Taka chłodnica daje nam optymalne warunki tego przechowywania. Po pierwsze, jest to wersja nadmuchowa, czyli chłodnica pcha powietrze najpierw na blok lamelowy, a potem na komorę. Dzięki temu mamy bardzo wyrównany i uspokojony przepływ powietrza w samej komorze, także nie wysuszamy bardzo produktu. Chłodnice mają tak zwany certyfikat Eurowentu. Jest to organizacja producentów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, która certyfikuje i potwierdza zgodność parametrów, które deklaruje producent w programie doborowym lub w katalogu, z rzeczywiście osiąganymi parametrami. Dlatego namawiam Państwa, jeżeli wybieracie Państwo, czy porównujecie różne urządzenia, zwracajcie uwagę na to, czy taki certyfikat firma posiada, bo to gwarantuje, że to, co producent deklaruje w swoich materiałach, rzeczywiście jest osiągane. Produkujemy już od tego roku chłodnice powietrza w naszej fabryce Alfa Laval w Krakowie, czyli dajemy, nie tylko sprzedajemy urządzenia tutaj, ale także inwestujemy, dajemy zatrudnienie ludziom.